dawno. Naprawdę dawno temu. Witaj, smętku dostojny! Ha, wzywałeś mnie, więc jestem! I owszem, nudziłem się, a ty zawsze mnie zaskakujesz. Wydumałeś coś ciekawego? Nie powiedziałeś, dlaczego tutaj jesteśmy. Mam zamiar wywoływać duchy. Duchy? To chyba trochę niebezpieczne. Poza tym ja w duchy nie wierzę. Jakieś białe damy, co się włóczą po nocach. A my to kim niby jesteśmy? Raczej postaciami z baśni. Ja się duchem nie czuję, choć duch we mnie czujny. Wywołamy specjalne duchy historii. Nie powinny zrobić nam krzywdy. Zaskoczyłeś mnie, Smenti. Tak wirtualna projekcja? Mamy remis. Robię tak od tysięcy lat. Nic specjalnego. Myślałem, że i ty tak potrafisz. Smentek i Kłobuk, no proszę. Dawno nie widziana parka dziwaków. Jak widzisz, biskupie, z Kłobukiem trzymamy się mocno. Kwestia przystosowania. Poznajesz? Jeżeli mnie pamięć nie myli, biskup Anselm we własnej duchowej osobie. Straszysz na warmii, którą sobie wykroiłeś z podbitych przez krzyżaków prusowych ziem? Nie można było zostawić wszystkiego krzyżakom. Zapominali o sprawach wiary, a biedne dupelcze plemiona, cóż, musiały przecież przyjąć Chrystusa. Uspokój się, Winrych. Niełatwo było. Nieraz z narażeniem życia prowadziliśmy spory z krzyżakami. Ile procesów, oszustw, niszczenia dokumentów procesowych. Wszystko, żeby nam odebrać jak najwięcej ziemi. Pazerność! Tfu! Popatrzcie sami. Ziemię najeżdżali, osadników porywali, rybaków przepędzali. Tak, tak! Dostojny biskupie Cyproku, gdyby nie opieka Ojca Świętego w Rzymie, któremu ślubowaliśmy bezpośrednią podległość, to byśmy nie wytrwali. To nie w Rzeczypospolitej u króla szukaliście sprawiedliwości? Zależy czyjej. O, i zacny biskup Grabowski się objawił. To było skomplikowane. Kapituła miała swoje ziemie, a biskupi niezależnie swoje. O wyborze biskupa decydowała kapituła i papież. Dopiero później, po pokoju toruńskim w 1466 roku, także król polski. Oczywiście krzyżacy także chcieli mieć wpływ na wybór biskupa. Rzeczywiście skomplikowane. Bogate to było biskupstwo, to i chętnych na nie nie brakowało. Żyli tu słynni ludzie. Hozjusz Dantyszek, Wacenrode, Kromer Krasicki, Potocki Grabowski i ja, biskup Legendorf. Każdy by własną historię o Warmii jego czasu opowiedział. Anselm, Cyprok, Grabowski, Legendorf? Nie panuje już nad tym. Smenti, spadamy stąd, nim nas zagadają. Thank you.
moi biedni tubylcy, Galindowie, Bartowie, Pogezanie. Tak, żyją w komornictwach, których granice pokrywają się z ich dawnymi plemiennymi ziemiami. Wielu z nich wymordowali krzyżacy, a reszta pracuje teraz dla warmińskich kanoników. Albo dla biskupów. Pamiętasz, jak Mikołaj Kopernik jako administrator kapituły zasiedlał ziemię w komornictwie olsztyńskim po wojnie kapituły z krzyżakami? Wtedy na południu Warmii osiedliło się dużo ludzi z Mazowsza. Ale historia zaczęła się tam. Lećmy na północ. O, tu się wszystko zaczęło. Ląduj, Fromborg. Tutaj urzędowała kapituła. Tu mieszkali kanonicy i biskupi, tak jak Mikołaj Kopernik, kiedy nie był już administratorem dóbr kapituły. Mieli tu swój ingres, a niektórzy mają tutaj swoje groby. To skąd biskupi w Wisbarku Warmińskim? Było bezpieczniej? Oczywiście. Fromborg był w środku państwa krzyżackiego. Teoretycznie miał być dobrze chroniony. Niestety, biskupstwo grabili kolejno wszyscy. Krzyżacy, Litwini, najemnicy, Duńczycy, Gdańszczanie. A później to już pamiętasz. Branderburgczycy, Szwedzi, Rosjanie, Francuzi, wojska królewskie. Aha, w centrum Warmii łatwiej się było bronić. Bingo, choć Warmia nie miała żadnej armii. A pospolite ruszenie? No ale co to było za wojsko? Chłopi i mieszczanie, do tego niewyszkoleni i słabo uzbrojeni. Ledwie ich wystarczało na obsadzenie zamków. Nie było rycerstwa? Prawie wcale. 500-600 osób ze wszystkich żyjących na Warmii ludzi, których jak podają spisy, mieszkało tu 13-17 tysięcy. Miasta były tu liczniejsze niż w innych rejonach Polski. A reszta chłopi? I mieszczanie. Ponad 20% ludności. Ale energię zużywali głównie na walkę o swoje prawa z biskupami. Nie zatrzymujmy się tutaj dłużej. Wyczaruj coś innego. Masz, babo Placek. Potopy szwedzkie se wyczarował. A tak. Smętno mi, bo wtedy skończyły się złote czasy Warmii. Szwedzi zrabowali, co się dało. Z samego Lidzbarskiego zamku wywieźli 7 wozów zbiorów bibliotecznych i obrazów. Do tego złoto. Wywozili nawet całe wsie. Chaty, ludzi z dobytkiem i całą kulturą. Jak nie przesiedlali, to palili. Tak. Jednego dnia spalili ponad 100 wsi z powodu niewpłaconej na czas kontrybucji. Pamiętam. Długo jeszcze Szwedami straszono dzieci. Módlcie się, dziadki, bo Szwedy idą. Jak potem czarną wołgą. Nie nabijaj się. Warmia była zrujnowana. Ale na wypalonej ziemi życie odradzało się szybko. Mądre rządy
sejmiki warmińskie, łany taryfowe, regulacje prawne. Wilkierze, czyli co wolno, czego nie wolno. Lekarze, szpitale, geometrzy. Wszystko to sprawiło, że kraina odżyła na nowo. O, znowu twoje duchy. Tak, chcą, byśmy o nich pamiętali. Bo inwestowali nie tylko w swoje włości w Lidzbarku Warmińskim, Reszu, Smolajna, Hornecie, Fromborku, ale łożyli na sztukę i wystrój kościołów na całej Warmii. Święta Lipka i pierwsze w Królestwie Polskim malarstwo perspektywiczne Majera. Złotnictwo, rzeźba, muzyka. Prasa. Ignacy Krasicki wydaje pierwsze w Królestwie periodyczne pismo Monitor. Były też inne wydawnictwa, poczet biskupów warmińskich. Legenda o świętym Wojciechu. Wydawano i gromadzono księgozbiory. Dzięki temu prowadzone przez jezuitów gimnazja w Braniewie i Reszlu miały tak wysoki poziom. Zjeżdżali się tu wykładowcy i uczniowie z całej Europy. Ponad 2500 studentów. Wiesz, że starano się przekształcić braniewskie gimnazjum w uniwersytet? Bo spełniał wszystkie wymagania? Ale ostatecznie uniwersytet powstał w Wilnie. Szkoda, bo założone przez Hozjusza braniewskie gimnazjum było jednym z pierwszych na świecie. Trwa spór, Padwa czy Braniewo. A teraz takie małe, zapomniane miasteczko. W tym zapomnianym miasteczku powstało też pierwsze w Polsce gimnazjum dla dziewcząt. Słynne Katarzynki. Wspierane najpierw przez walczącego z wszechogarniającą reformacją biskupa Hozjusza, a potem przez kolejnych biskupów. Marcina Kromera, Piotra Tylickiego i Szymona Rudnickiego. To im zawdzięcza Warmia wykształcone kobiety i rozwój opieki medycznej. A Maurycemu Faberowi i Szyszkowskiemu ustawy krajowe regulujące życie na Warmii. A biskup Tungen potrafił postawić się nawet królowi polskiemu w obronie swojego biskupstwa. Król miał innego, swojego kandydata. Walka o stołki, jak zawsze. I tak zaczęła się wojna kanonicza. Przez długie lata biskupi starali się zachować niezależność Warmii. Najpierw od Krzyżaków, potem od Królestwa Polskiego, a w końcu od Prus Książęcych. I choć biskup Tungen postawił na swoim, ostatecznie, jak wiemy, Warmia musiała się poddać. Czarne chmury. Wojny o tron Polski odbijały się na Warmii, przez którą przelewały się ciągle wojska rosyjskie, polskie i pruskie. Wyniszczały znowu krainę. A Prusacy szykowali się do przejęcia warmińskich ziem. Od dawna zbierali informacje gospodarcze, kartograficzne, polityczne. Byli świetnie przygotowani. No i w końcu 27 września 1772 roku tu w Malborku stany warmińskie złożyły hołd i Warmia stała się częścią Prus. Została włączona do prowincji Prusy Wschodnie. Zniknęła autonomia Warmii. Życie musiało poddać się kontroli państwa pruskiego. Zlikwidowano samorząd miejski. Zmiany nastąpiły w administracji, w sądownictwie. I tak było przez 167 lat. Smętno się zrobiło. Chyba czas zakończyć te wspominki smęti.
wywołałeś tyle duchów, że chyba zaczynam nie wierzyć i będą mnie straszyć po nocach. One tylko opowiadają historię. Swoją i kraju, który budowali i o który walczyli. I choć historia to nie bajka, drogi Kłobuku, chciałyby żyć jak w bajce. Jak w bajce? Jak w bajce.